Także dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na kolejnym śniadaniu klastra Life Science Kraków. Dzisiaj gościmy firmę, myślę, już dobrze znaną, ponieważ firmę MediGlobal, która często się u nas przewija, czy to na spotkaniach, czy już miała swoje śniadania. Ale jesteśmy ciekawi, co u nich teraz nowego słychać. Także zapraszam do wysłuchania tego, co tutaj Agnieszka Rauczyńska ma do opowiedzenia. Zapraszamy do zadawania pytań. Także Agnieszka, oddaję Ci głos. Dziękuję pięknie. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się tym bardziej na to śniadanie, ponieważ to już jest drugie, które prowadzę, prezentując MediGlobal. Przygotowałam oczywiście krótką prezentację, więc zaraz przejdziemy sobie do tego, co u nas słychać, jakie mamy wyzwania i z czym tak naprawdę na co dzień się mierzymy. Część z Państwa tutaj bardzo dobrze mnie kojarzy, bo staram się dość aktywnie uczestniczyć w tej naszej klastrowej społeczności. Dla tych, którzy mnie kojarzą, Agnieszka Rauczyńska, jestem KAM-em w MediGlobal i zaraz wszystko Państwu o nas opowiem. Pozwolę sobie podzielić się ekranem. Dajcie mi, proszę Państwa, znać, czy wszystko widać tylko. Widać na razie. Widzimy tylko w wersji O, PowerPointa. dobra. O, teraz. Teraz ok. Doskonale. Doskonale. Prezentacja nie jest długa. Gdybyście Państwo mieli w międzyczasie jakieś pytania, to zapraszam do przerywania mi. Co może nie być proste, ale śmiało. I o co tak naprawdę w tym naszym MediGlobalu chodzi i co robimy? Jesteśmy oczywiście firmą tłumaczeniową. Według takiej naszej pięknej definicji jesteśmy certyfikowanym dostawcą specjalistycznych usług językowych. Tak naprawdę chodzi o to, że bardzo mocno wierzymy w to, że skupienie się na wąskiej specjalizacji i lata doświadczenia w obsługiwaniu dokumentów z zakresu nauk przyrodniczych pozwala nam na dowożenie jak najlepszej jakości tłumaczeń dla naszych klientów i partnerów. Skupiamy się, tak jak tu jest wymienione, na badaniach klinicznych farmacji i wyrobach medycznych, natomiast szeroko mówiąc, można powiedzieć, że ta branża life science, tak jak nasz klaster, jest tutaj tym, czym tłumaczenia świadczymy. Natomiast tak naprawdę te tłumaczenia to jest taka baza i to jest coś, z czym się na pewno kojarzymy, no bo biuro tłumaczeń coś tłumaczy. Natomiast tak naprawdę niewiele osób wie, że poza tłumaczeniami mamy szereg dodatkowych usług, które możemy dla Państwa świadczyć. Niejednokrotnie też doradzamy, co może być lepszym rozwiązaniem niż samo tłumaczenie, bo mamy tu chociażby szereg usług dodatkowych do tekstu tłumaczonego, takich jak weryfikacja czy korekta, czyli upięknienie, wygładzenie tego tekstu. Mamy też możliwość prowadzenia dla Państwa obróbki graficznej projektu, czyli jeśli macie jakieś katalogi czy ulotki, to nasz wewnętrzny dział grafików jest w stanie to opracować. Wszelkie grafiki, wykresy, tabele z zachowaniem ich układu są odtwarzane. Mamy też możliwość czegoś takiego jak copywriting czy medical writing, czyli tworzenie tekstów na podstawie powiedzmy jakiegoś skryptu od Państwa. My możemy taki tekst na stronę internetową, czy folder, czy ulotkę przygotować. I ten ostatni punkt, który ostatnio jest coraz bardziej popularny, to jest tłumaczenie filmów. Filmików reklamowych czy webinarów. I mówimy tutaj zarówno o tworzeniu napisów, jak i o tłumaczeniu z nagrywanym lektorem. Czyli MediGlobal, chciałabym, żeby to wybrzmiało, to nie tylko tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, takie pisemne, ale też cały szereg dodatkowych usług. I teraz nawet jeżeli czegoś tu nie mamy, a Państwo potrzebujecie jakiejkolwiek obsługi językowej, powiedzmy sobie, dokumentów, to jesteśmy w stanie tak zmodyfikować nasze usługi, czy tak dopasować je do Państwa potrzeb, żeby po prostu sprostać tym projektom. Przygotowując tę prezentację, chciałam zrobić takie małe podsumowanie ubiegłego roku, żeby też pokazać w takim bardzo szerokim ujęciu tych 365 dni, co u nas słychać i co robimy. Jeśli chodzi o języki, to oczywiście top 10 to języki europejskie, ale nie tylko, bo chiński też pojawia się tu na czele. Jako że jesteśmy agencją polską, no to te pary z polskim dominowały, natomiast wszelkie warianty par europejskich z językiem angielskim to jest też coś, czego mamy mnóstwo. No i jeśli chodzi o specjalizację, to oczywiście badania kliniczne, ale w top 5 mamy jeszcze wyroby medyczne, stomatologię, prawo, aplikacje i IT. To IT jest tak szeroko enigmatycznie ujęte, ponieważ tu mówimy zarówno o tłumaczeniu aplikacji, jak i oprogramowania.
działając też niejednokrotnie na plikach wsadowych aplikacji klientów, tak? Więc to jest coś, co bardzo ułatwia współpracę, jeśli chodzi o ten obszar informatyczny. I jeśli chodzi o komunikację, to nasza skrzynka przyrosła o ponad 33 tysiące wiadomości. Pokonaliśmy ponad 9,5 tysiąca kilometrów tras na spotkania, wydarzenia i konferencje. Więc ten dystans, jak się to w miarę udało mi zsumować, robi wrażenie. Zjedliśmy średnio 7 wyrobów cukierniczych na tydzień, chociaż tę średnią zawyża tłusty czwartek. I wypiliśmy więcej niż półtora morza ekspresso. Choć to akurat nie ja, ja nie pijam kawy, ale koleżanki z działu operacyjnego skutecznie zawyżają tę średnią dotyczącą kawy. Jeśli chodzi o responsywność, to coś, co bardzo, bardzo nas cieszy. Odpowiadaliśmy na wiadomości w mniej niż 30 minut. To wcale nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę badania rynku, które dotyczą naszej konkurencji i bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Zależy nam na tym po prostu, żebyście Państwo mieli od nas informacji jak najszybciej i robimy co w naszej mocy, żeby tak się działo. I ten ostatni punkt, taki trochę humorystyczny, nasze gospodarstwo domowe, czyli stan naszych pupili powiększył się o jeden nowy gatunek. Dotychczas mieliśmy koty i psy, natomiast jeden z kolegów, drodzy Państwo, w ramach anegdotki, ma papugi. Zaczęło się od tego, że miał mieć jedną papugę, ale w ciągu kwartału ma ich już sztuk 13. I buduje zewnętrzną wolierę, więc gdybyście Państwo potrzebowali porad dotyczących papug, również do Medi-Global możecie się zgłosić. Schodząc już na ziemię do tych spraw najważniejszych, obsługiwane przez nas pary językowe, to tak jak wspominałam, głównie języki europejskie, ale nie tylko. Obecnie współpracujemy z ponad 350 lingwistami. I to, co bardzo jest dla nas kluczowe, to to, że współpracujemy praktycznie tylko z native speakerami. Natomiast wśród realizowanych projektów mamy oczywiście też te bardziej egzotyczne, powiedzmy sobie, czyli takie języki jak skandynawski, japoński, tajski, gruziński, arabski, hebrajski i wiele, wiele innych. Pracujemy też z wariantami krajowymi, czyli na przykład francuski, kanadyjski, niderlandzki, belgijski. I tu też w zależności od preferencji klienta po prostu takie te warianty stosujemy. Natomiast często też zdarza nam się prowadzić rekrutację na życzenie klienta. Czyli jeżeli jest jakaś para językowa, której nie mamy standardowo, a klient takiej potrzebuje, to nasz vendor management rekrutuje takiego tłumacza. Ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie znajoma zresztą zgłosiła się w sprawie tłumaczeń sprzętu komputerowego, czyli coś zupełnie, czego nie robimy. Nie mieliśmy tłumaczy w tym zakresie, a jeszcze chodziło o języki skandynawskie. No ale to jest właśnie taka rekrutacja na życzenie klienta. Udało nam się znaleźć tłumaczy, też specjalistów w swojej dziedzinie, bo to był ktoś, kto pracował ze sprzętem gamingowym przez 6 czy 7 lat. I te tłumaczenia wyszły doskonale. Więc gdybyście Państwo potrzebowali coś, czego my nie mamy standardowo w swoim portfolio, powiedzmy, tłumaczy, to takiego kogoś znajdziemy. Albo przynajmniej zrobimy wszystko, co możemy, żeby znaleźć. I teraz a propos wyzwań, ponieważ gdy Beata wysłała mi zaproszenie do prowadzenia spotkania, wspominała, że zależy Państwu na naszych wyzwaniach, tak? I tym, z czym się mierzymy na co dzień. Część z nich już poniekąd wybrzmiała, tak? Bo chociażby znalezienie takich doskonałych tłumaczy jest trudne. Natomiast właśnie po czym my się kierujemy, biorąc pod uwagę tę naszą wąską specjalizację, to są przede wszystkim kompetencje tłumaczy. I teraz, tak jak tu jest to napisane, tłumacze powinni posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, czyli mówimy tu albo o dyplomie w danej dziedzinie, albo chociaż w praktyce tłumaczeniowej. Kierujemy się oczywiście też tym, czy ktoś ma dyplom filologa. No i znaczny odsetek naszych lingwistów posiada co najmniej tytuł doktora nauk w danej dziedzinie. To jest znowu bardzo nieoczywiste. Moglibyśmy w teorii zatrudnić studenta, który w ramach freelancerskiej działalności tłumaczyłby nam rzeczy dużo taniej, ale w myśl naszej zasady i tego, czym się kierujemy i z czym się definiujemy, to jest jakość, tak? Więc nie możemy pozwolić sobie na tłumaczy, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia czy odpowiednich kwalifikacji, bo państwa dokumenty i ta branża jest bardzo, bardzo wymagająca. I teraz przechodząc płynnie do tego, co kluczowe, no to jakość. Oczywiście jakość w dzisiejszym świecie każdy gdzieś, w każdej branży tak naprawdę o tej jakości krzyczy i woła. Natomiast o co tak naprawdę chodzi? Umówmy się, dane są teraz najważniejszą walutą i najcenniejszą tak naprawdę.
Więc poza tym, że oczywiście mamy wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty ISO AS4, to prowadzimy wewnętrzne kontrole jakości dla każdego projektu. U większości zbiór konkurencji, nie ukrywam, często odbywa się tak, że te kontrole są tylko na wybiórczych projektach lub na projektach bardzo ważnego klienta. No my tak nie działamy, tak? Global, czy to jest projekt za 50 tysięcy złotych, czy za 50 złotych, staramy się robić te kontrole last QA check tak zwany, czyli po prostu projekt przechodzi przez jeszcze jedną parę rąk. To jest dodatkowy krok, który ma na celu sprawdzenie chociażby, czy ilość stron się zgadza, czy zgadzają się paragrafy, akapity i te podstawowe rzeczy. Bo znowu, jakość to jest coś, czym się szczycimy i to jest coś, na czym nie oszczędzamy i nie chcemy mieć tutaj żadnych, powiedzmy sobie, reklamacji, bo właśnie ten nasz roczny wskaźnik reklamacji jest na poziomie poniżej 0,2%. Jest to bardzo dobry wynik, mówiąc nieskromnie. Natomiast no, wszystkie te elementy składowe, takie jak właśnie tłumaczę, jak te kontrole, do tego prowadzi. To, co jest także istotne i co prowadzimy dla każdego jednego klienta od samego początku naszej współpracy, to są bazy terminologiczne, inaczej zwane pamięciami tłumaczeniowymi. Czyli każdy projekt, który dany klient do nas wysyła i zgłasza, jest zapisywany w takiej bazie terminologicznej. Pozwala nam to tak naprawdę na trzy rzeczy. Po pierwsze, zyskujemy możliwość cofnięcia się do archiwum, bo niejednokrotnie jest tak, że ktoś ten projekt od nas dostał, ale po pół roku pyta, czy my go jednak może gdzieś mamy, bo on sobie nie pobrał, link wygasł i on tego projektu nie ma. Po drugie, przede wszystkim zachowujemy spójność terminologiczną, czyli niezależnie od tego, czy ten projekt był wysyłany przez pracownika X pół roku temu, czy teraz inny pracownik wysyła coś, ta spójność jest zachowywana. I ten trzeci punkt to jest zbudowanie oszczędności. Ponieważ my nasze rozliczenia opieramy na tak zwanym systemie rozliczeń w ramach siatki, generalnie płacicie Państwo tylko za nowe słowa, a dla powtórzenia są naliczane rabaty. Czyli mówiąc bardzo obrazowo, jeżeli mamy zdanie w jednym projekcie Ala Makota, a w drugim projekcie mamy zdanie Ala Makota i psa, to za ten moduł, ten segment zdania, który się powtarza, nie płacicie Państwo pełnej kwoty. Jest to bardzo transparentnie przez nas skomunikowane i też możemy robić na przykład spotkania kwartalne, na których mówimy Państwu wprost, ile tych oszczędności mieliście, co przy dużych klientach faktycznie jest imponujące, bo mówimy tu o dziesiątkach tysięcy tak naprawdę. Natomiast nie rozliczamy się na stronę, gdzie nie wiecie Państwo tak naprawdę, za co płacicie, tylko chcemy, żeby to wszystko było jak najbardziej transparentne. Przechodząc dalej do tych wyzwań, z którymi się mierzymy, na pewno jednym z takich wyzwań są kombinacje z językami, które są jakieś wyjątkowe, powiedzmy sobie. Jednym z takich języków jest na przykład język tajski, ponieważ on nie ma spacji. Zupełnie. Ten język nie ma spacji. Więc pozornie wydawać by się mogło, że tłumacz, który otrzymuje ciąg tekstu, no nie jest takie proste, żeby to opracować, zarówno w naszych systemach informatycznych, gdzie my przesyłamy te dokumenty do tłumacza, więc wymagane jest przez nas przeprojektowanie tego widoku, natomiast to jest też coś, co robimy na co dzień. Też ostatnio dla nowego klienta musieliśmy pracować na plikach wsadowych w aplikacji Figma. To jest aplikacja do tworzenia aplikacji właśnie. Natomiast zwykle odbywa się to tak, że klient musiałby te pliki eksportować do Worda albo PDF-a, wysyłać do nas. My robilibyśmy tłumaczenia, klient musiałby je od nas dostać i podgrywać do tej Figmy, niejednokrotnie ryzykując rozsypanie się całej struktury tego tekstu. No my za pomocą zaawansowanych narzędzi i specjalnej wtyczki do naszego programu jesteśmy w stanie robić to po prostu w tej Figmie klienta. I szybciej i wygodniej tak naprawdę dla obu stron, no a zwłaszcza dla klienta. Ale też jest to właśnie jedno z wyzwań, które wymaga od nas czegoś nowego, też my się czegoś uczymy, ale czegoś nie robi dla klienta. Kolejnym przykładem takiego trudniejszego języka, który wymaga od nas czegoś dodatkowego, jest na przykład język gruziński, który jest bardzo nietypowy i też większość narzędzi dla tłumaczy go nie rozpoznaje. Więc wymaga to od nas dodatkowego nakładu pracy, który jednak jesteśmy w stanie realizować. Innym z takich wyzwań jest oczywiście niestety zdarzający się problem z dostępnością tłumaczy.
Ostatnio miałam zapytanie o projekt tłumaczeniowy na język marszalski z Wysp Marszala. No niestety akurat tu nie udało nam się znaleźć takiego tłumacza, ale bywają też problemy z językiem islandzkim, czy jakimiś tam pojedynczymi językami skandynawskimi, no, ale to jest też coś, z czym niestety musimy się mierzyć na co dzień. Często też jednym z wyzwań, z którym się mierzymy, jest budowanie świadomości klientów. To znaczy, jak na przykład pokazywałam Państwu na początku te usługi dodatkowe, no klienci nie wiedzą, czego potrzebują, tak? No chcemy przetłumaczyć. Dopiero gdy my widzimy, że to jest na przykład tekst na stronę internetową, który będzie do bardzo szerokiego grona odbiorców kierowany, no to proponujemy, tak, dodatkową usługę, bo ta weryfikacja czy korekta może upięknić, wygładzić ten tekst. Niejednokrotnie też tłumaczymy, czym różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych, bo klienci myślą, że jak przysięgłe, to będzie lepsze, a to zupełnie nie jest miarodajne. Zdarzają się też takie przygody, jak klienci proszący o wycenę bez podania języka docelowego, ale to już tak bardziej humorystycznie musimy pisać, pytać, czy na pewno ten czy inny, bo klient myślał, że my zgadniemy. Bywa i tak, ale od tego właśnie jesteśmy na tej pierwszej linii styku z klientem. Teraz tak szeroko patrząc na to, co się dzieje na rynku, bo tamte wyzwania, które teraz wymieniałam, są takie, no, stricte nasze, a nie globalowe. Natomiast globalnie patrząc na tendencję działalności biur tłumaczeń i tego całego lingwistycznego środowiska, to coraz częściej wchodzi nam sztuczna inteligencja do naszego ogródka, powiedzmy sobie. Mimo że biura tłumaczeń korzystają z silników sztucznej inteligencji jednokrotnie, to coraz częściej wchodzi ona tak po prostu w działalność codzienną klienta. I teraz spotykamy się bardzo często, nawet nie wiecie Państwo, jak często, z odpowiedzią, że klient korzysta z silnika Google'a albo DeepL'a. I oni nie potrzebują drogich, zaawansowanych biur tłumaczeń, bo robią sobie to sami. No, klienci nie do końca zdają sobie sprawę, albo zdają sobie sprawę, jak jest za późno, że takie korzystanie jest dość ryzykowne, zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Więc tu przestrzegamy i edukujemy też właśnie, bo zdarzyło się już nawet, że rozmawiałam z kancelarią prawną, gdzie pan mi wprost powiedział, że on korzysta z silnika bezpłatnego w internecie i on nie ma potrzeby płacić za tłumaczenia. No, obawiam się, że do czasu. Oczywiście nie mówię, że to jest takie złe, tak? I na jakieś tam prywatne potrzeby niejednokrotnie się przydaje, ale no nie możemy sobie na to pozwolić w przypadku tych usług z obszaru life science, tak? W przypadku usług, gdzie terminologia jest bardzo istotna i ta jakość jest bardzo istotna. I drugim problemem, który się często coraz częściej pojawia, jest centralizacja i globalizacja dostawców w dużych podmiotach. Rozmawiałam przed teraz spotkaniem z Beatą o targach Cragdent, na których ostatnio byłam, i tam chociażby wybrzmiał taki problem. Rozmawiałam z dyrektorem handlowym jednej z firm produkujących jakieś tam autoklawy do dezynfekcji sprzętu dentystycznego, powiedzmy sobie. No i pan powiedział mi, że tłumaczenia zostały scentralizowane w firmie w Szwajcarii. Wszystko byłoby super, gdyby nie fakt, że te tłumaczenia na język polski on dostaje z fatalnymi błędami merytorycznymi. I teraz pan powiedział, że przez 3 lata walczył z tą centralą, że on nie chce korzystać z tych tłumaczeń, bo są złe, mają błędy. Ma to wpływ na jakość, negatywny wpływ na jakość. Natomiast centrala nic z tym nie robi, bo to jest ich zaprzyjaźnione lokalne biuro. Pan jednocześnie ma związane ręce i nie może korzystać z tego biura, chociażby polskiego, choćby chciał. Taki troszkę impas. I to jest coś, co niestety bardzo często się zdarza i wybrzmiewa od naszych klientów. No ale jest to Dla firm, dla dużych korporacji metoda szukania oszczędności. Natomiast, tak jak mówię, niejednokrotnie kosztem jakości na tych małych, lokalnych jednostkach. Teraz przechodząc sobie dalej, to sobie doskonale Państwo sobie zdajecie z tego sprawę na podstawie mojej prezentacji, ale tak jeszcze podsumuję. Kto tak naprawdę jest tym naszym klientem? No oczywiście są to agencje europejskie. Współpracujemy chociażby z Europejską Agencją Leków i przez to, że mamy tak wiele certyfikatów bezpieczeństwa, możemy brać udział w ich przetargach i możemy je z sukcesami wygrywać. Szeroko pojęte działalności związane z badaniami klinicznymi to jest też coś, co jest jak najczęściej naszym klientem. Oczywiście wszelkie firmy farmaceutyczne, mniejsze i większe, twórcy oprogramowania aplikacji medycznych,
producenci wyrobów medycznych, sprzętu medycznego, uczelnie, instytuty, laboratoria i kancelarie prawne i biura patentowe. To jest w takim najszerszym ujęciu to, czym się właśnie zajmujemy i z kim współpracujemy. Natomiast oczywiście zdarzały się też wyjątki, ale to, co bym chciała, aby wybrzmiało, to jest to, że jesteśmy w stanie obsługiwać Państwa jak najbardziej kompleksowo. To znaczy, jeżeli na przykład współpracujemy z kimś, kto zajmuje się wyrobami medycznymi, tłumaczymy wszystko, od materiałów marketingowych na stronę internetową, przez katalogi i ulotki, po opakowania, instrukcje użytkowania i dokumentację techniczną i patenty. Czyli to nie jest tak, że szukając rozwiązań językowych musicie Państwo w kilku różnych miejscach tych usług poszukiwać. No nie, my jako MediGlobal jesteśmy w stanie obsługiwać Was całkowicie kompleksowo, zarówno jeśli chodzi o te takie materiały właśnie, czy to marketing, czy poważne dokumenty do biur patentowych i tak dalej. No i teraz już kończąc powoli moją prezentację, jeśli chodzi o partnerów z klastra, to tak naprawdę jest to teraz około 10 firm już, z czego bardzo się cieszymy i zachęcamy wszystkich do tej współpracy. Oczywiście na czele są też nasze uczelnie lokalne, krakowskie. To jest takie clue tego spotkania. Tak jakby my w tym klastrze jesteśmy po to, żeby Państwu służyć naszymi możliwościami usług tłumaczeniowych. Też wszyscy praktycznie jesteście z tego środowiska life science, więc jak najbardziej pokrywają się tu nasze obszary zainteresowań i obszary działalności. Więc tak naprawdę, gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek potrzeby tłumaczeniowe i językowe, jakiekolwiek, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Nie chciałam zanudzać prezentacją, bo też, tak jak mówiłam, większość z Państwa już nas zna, więc to jest koniec. Mam nadzieję, że było to ciekawe dla Państwa i pytanie ode mnie. Czy Państwo macie jakieś pytania i jakieś wątpliwości, ewentualnie coś chcecie jeszcze usłyszeć? Bardzo Ci, Agnieszka, dziękujemy za prezentację. A teraz, o tutaj widzę, Pani Agnieszka się zgłasza. Proszę bardzo, Pani Agnieszko. Dzień dobry, dziękuję Dzień dobry. bardzo za prezentację. Ja mam takie małe pytanie. Czym Państwo tak naprawdę się wyróżniacie wśród swoich firm? Co Was wyróżnia? To na pewno takie dwa lub trzy obszary, które mogę wskazać, to jest właśnie ta współpraca z lingwistami, którzy mają tylko i wyłącznie konkretne kompetencje, bo wiele, mogę śmiało powiedzieć, że prawie wszystkie firmy będące naszą konkurencją tak nie robią, tak? Dla nas taniej byłoby zatrudnić freelancera, który jest na drugim roku studiów i który nie do końca dobrze to zrobi, ale my, to co już mówiłam, skupiamy się tak bardzo na jakości, że nie chcemy tego robić. Przez to ten proces szukania vendorów jest trudniejszy, dłuższy, bardziej mozolny, ale no ta baza, którą mamy na przestrzeni lat wypracowaną, jak najbardziej spełnia te nasze zaawansowane tak naprawdę kryteria. Drugą kwestią są te kontrole jakości, które mamy wprowadzane do każdego projektu. No i to, że no nie dywersyfikujemy swojego działania na różne branże, skupiamy się tylko na life science. Dzięki temu ta. Proszę o slajd kontaktem. Dobrze, zaraz wyślę. Dzięki czemu ta terminologia jest jak najbardziej spójna. Bo to też jest bardzo trudne i niejednokrotnie mieliśmy klientów, którzy wracają do nas i mówią, że kurczę, wie pani co, bo w biurze XYZ to nie byli w stanie nam tłumaczyć tych nazw, na przykład chorób, tak, które są niejednokrotnie bardzo skomplikowane, czy nazw leków, a no my to robimy, więc jakby to jest coś, co myślę, możemy śmiało wskazać jako coś, co nas wyróżnia. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze ma z Państwa jakieś pytanie? Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To może ja wtrącę pytanie dodatkowe, tak. Zastanawia mnie to też, się pewnie te pytanie gdzieś te pewnie pojawia, jeżeli chodzi o usługi tłumaczeń. Właśnie jaka jest przyszłość takiego, powiedzmy, manualnego tłumaczenia w dobie sztucznej inteligencji, która już częściowo radzi sobie dużo lepiej niż na przykład rok temu, i te tłumaczenia może nie do końca w kontekście tematów medycznych, ale one są coraz lepsze i są ciągle udoskonalane. Jak też Państwo zapatrują się na rolę sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi właśnie o branżę tłumaczeń? To znaczy, my staramy się przede wszystkim uświadamiać klientów, troszkę tak jak już mówiłam, tak? No, nie unikniemy na pewno tego wchodzenia sztucznej inteligencji i silników maszynowych, no, takiej opcji nie ma. Natomiast to, co jesteśmy w stanie robić i co chcemy tutaj bardzo głośno mówić, to to, że nie w każdej branży to się sprawdzi.
Bo o ile na przykład sztuczna inteligencja może z powodzeniem na pewno tłumaczyć, nie wiem, raporty finansowe, tak, gdzie mamy tylko tabelki z cyframi i jakieś niezaawansowane zwroty słowne, tak, to jeżeli mówimy o dokumentacji medycznej, o badaniach klinicznych, no to tutaj podejmowanie ryzyka tłumaczenia tego przez sztuczną inteligencję jest, no, bardzo odważne. Na pewno też coś, co my możemy robić i coś, co staramy się też robić, to jest ta usługa postedycji, tak? Czyli nawet jeżeli klient, bo zdarzają się też takie przypadki, ma coś przetłumaczone maszynowo, bo ma na przykład swój wypracowany silnik, to my możemy taki tekst sprawdzać pod kątem właśnie tej poprawności takiej terminologicznej, merytorycznej również przede wszystkim. Więc też wychodzimy z naszymi usługami naprzeciw temu, że ta sztuczna inteligencja jest coraz szerzej dookoła nas działa, tak? No tak, myślę, że to też ma dwie strony medalu, bo zarówno i poprawność tłumaczenia, jak i sama też ochrona tych danych osobowych. Tak, oczywiście. To jest druga kwestia. A czy jakby mieli Państwo takie przypadki, kiedy klient już na przykład próbował wykonać takie tłumaczenie przy użyciu cyfrowych narzędzi, ale wrócił do Państwa, ponieważ też dostrzegł problemy, które się z tym wiążą? Tak, mieliśmy i to nieraz. Przychodził klient, który mówi, że próbował przetłumaczyć i wyszły mu zdania kali być, kali mieć. I proszę Państwo, zróbcie w tym coś, więc wtedy po prostu odrzucamy to tłumaczenie na takiej zasadzie. Dajcie nam proszę tekst źródłowy i my to zrobimy porządnie. Natomiast niejednokrotnie, i to jest bardzo przykre, to jest jedno z wyzwań, które właśnie mamy, niejednokrotnie jest tak, że klienci zdają sobie sprawę, że ta jakość jest gorsza, ale jest taniej, a na przykład dział zakupów nie ma budżetu, żeby robić tłumaczenia i no, to jest też część naszej codzienności niestety. A taki proces tłumaczenia u Was długo trwa? Wszystko zależy od skomplikowania zarówno pliku źródłowego, jak i pary językowej. Generalnie takim sztandarowym przykładem jest to, że staramy się robić około 8 do 10 stron na dzień roboczy. Natomiast no co innego, jeżeli to jest na przykład polski, angielski i nie wiem, tekst marketingowy, a co innego, jeśli to będą zaawansowane badania kliniczne nad nowym lekiem w parze z tajskim, dajmy na to, tak? Więc jak to zależy, my w przypadku wyceny, gdy klient się z nami kontaktuje, my od razu wraz z wyceną wysyłamy szacowany termin realizacji takiego zamówienia, czy klient widzi, że jest to tyle i tyle dni roboczych. Natomiast też, co też jest bardzo ważne, oczywiście, jeżeli klient nam mówi, że trzyma go bardzo ścisły deadline i musimy się w nim wyrobić, no to robimy co w naszej mocy, żeby to. Wtedy albo dzielone jest tłumaczenie na kilku tłumaczy i dzięki bazom terminologicznym jest spójne. To jest też fajny element. No albo po prostu robimy to w jakimś trybie super przyspieszonym i staramy się ten deadline klienta zrealizować i w nim zmieścić. I rozumiem, że można się do Was zgłosić zdalnie, online, nie trzeba do Was tam przyjeżdżać do biura, jesteście w stanie tak, się... oczywiście, wszystko nie się tylko z zdalnie. Krakowa, ale z każdym innym klientem. Tak, jak najbardziej, no mamy tak naprawdę klientów z całego świata, ostatnio też pozyskaliśmy z Pekinu jedną firmę zajmującą się badaniami klinicznymi, więc jakby tak. Wszystko odbywa się zdalnie. Oczywiście, jeżeli klient potrzebuje w wersji papierowych, to my to robimy. Zresztą jeden z klientów Plastra potrzebował tłumaczy, nawet wstążkowanych, initowanych, też to robiliśmy. O, proszę. Więc jakby czego klient potrzebuje, to jesteśmy w stanie zrealizować. Mamy też swoją firmę kurierską zaprzyjaźnioną na terenie Krakowa, która w ciągu jednego dnia roboczego dostarcza dokumenty, więc jesteśmy otwarci na wszystko tak naprawdę. Rozumiem. Pani Marianie, pan chciałby o coś zapytać? No, ja chciałem zapytać o doświadczenie państwa z tłumaczeniami, może nie tyle z tłumaczeniami, ile z ulepszeniami tekstów artykułów naukowych. No, bardzo często się zdarza, zwłaszcza świeżo wchodzący ludzie mają po prostu kłopoty nie tyle z tym, co mądrego zrobili, ile z tym, z przedstawieniem. I każdy z tych czasopism ma trochę swój własny styl, więc pytanie po prostu, na ile Państwo są w stanie dostosować się do stylu czasopisma. Nie tylko zrobić taki, że powiem, przegląd tego, co zostało napisane przez młodego człowieka, tylko jeszcze zrobić taki tekst, który będzie w stylu tam konkretnego czasopisma. Mamy generalnie
generalnie tą usługę, tak jak mówiłam, medical writingu, czyli właśnie takiego copywritingu dla klienta. Mieliśmy taki przypadek na przykład, że firma ze Szwajcarii akurat wysyła nam tylko takie punkty, co ma być zawarte w artykule. My na podstawie tego nasi lingwiści stworzyli artykuł właśnie. Jeżeli chodzi o dopasowanie się... No to już jest przejaw lenistwa strasznego. No czasem czas jest... cenny. Powinni Państwo być współautorami tego artykułu. Jeżeli chodzi o dopasowanie się stylu do czasopisma, myślę, że jest to realne, to znaczy my niejednokrotnie też dostajemy jakieś materiały wsadowe, powiedzmy sobie kolokwialnie, od klienta, czy na przykład ich dotychczasowe materiały marketingowe, na podstawie których musimy właśnie dopasować stylem. Więc jeżeli dany tłumacz czy dany copywriter dostałby, nie wiem, 2 czy 3 wydania tego czasopisma, to podejrzewam, że byłby w stanie się dopasować stylem, natomiast to jest wszystko kwestia indywidualna i musielibyśmy zobaczyć dokładnie o co chodzi, ale to jest coś, co robimy, więc myślę, że większego problemu by z tym nie było. Nie no, niektóre z tych czasopism w swoich rekomendacjach dla autorów mają takie czasem od anglojęzyczniane rekomendacje typu: unikamy strony biernej, ma być po prostu żadnych skomplikowanych czasów, ma być prosto. A to tym bardziej, to mając takie jasne instrukcje, tym bardziej nie jest problemem. My zresztą też, może jeszcze to dodam a propos tej prezentacji, dla nas bardzo ważny jest feedback i właśnie takie wszelkie informacje od naszego klienta. Mieliśmy na przykład taką sytuację, że klient zgłosił się do nas, że no, dostał tłumaczenie, jest okej, okay, nie ma merytorycznie błędów, ale klient wolałby, żeby był stosowany angielski brytyjski, a nie amerykański. I to jest tak, no nie jest reklamacją, nie jest błędem jako takim. Natomiast klient miał takie, a nie inne preferencje. My to wprowadziliśmy do bazy terminologicznej i dzięki temu feedbackowi każdy kolejny tłumacz, który będzie realizował projekt dla tego klienta, będzie stosował poprawny wariant języka angielskiego. Więc to jest troszkę podobna sytuacja. Jeżeli będziemy mieli dokładne instrukcje, tak? Nie używać, nie wiem, strony biernej, czy używać prostego języka, to my się do tego dostosujemy. No, taka nasza rola. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? A Agnieszka, a jaki jest, czy u Was długo taki proces trwa rekrutacji tych native speakerów? Długo, to znaczy długo. Zasadniczo niejednokrotnie problemem jest wyszukanie w ogóle kogoś, kto jest na przykład lekarzem i oprócz tego tłumaczy. Zaraz powiem, Panie Marcinie. Natomiast jakby gdy już znajdziemy odpowiednią osobę, to też nie jest tak, że po prostu od razu zostaje naszym tłumaczem. Robimy zwykle próbne tłumaczenie z takim kimś, żeby sprawdzić, czy jego pojęcie tej terminologii faktycznie jest na oczekiwanym przez nas poziomie. Także to jest proces, który właśnie ma chociażby próbne tłumaczenie. Później prosimy też oczywiście o portfolio, jakieś przykładowe zlecenie, które ta osoba realizowała. Więc to jest trudne i żmudne, ale nie łapiecie pierwszego lepszego, tylko sprawdzacie go. Tak. To jest bardzo pilnowane i to jest właśnie to jest to wyzwanie, tak? Bo dużo łatwiej byłoby napisać na jakimś forum dla tłumaczy, że szukamy kogoś i pierwszy lepszy, kto się zgłosi, jest naszym tłumaczem. No nie. Mamy bardzo określoną tą bazę tłumaczy, określone preferencje i kwalifikacje, które muszą mieć. Odpowiadając na pytanie pana Marcina, prowadzimy tłumaczenia tradosowe, tak jak najbardziej, ale pracujemy na kilku różnych programach i tak naprawdę jakich Państwo potrzebujecie, to jesteśmy w stanie realizować. Na Tradosie też pracujemy, tak. Ale mówię, no ten przykład z Figmą, czyli tą narzędzie do tworzenia aplikacji, to jest właśnie coś, co jakby obrazuje to, co robimy, bo no nie pracowaliśmy na tym dotychczas, zupełnie nie. Ale żeby właśnie oszczędzić klientowi eksportu, importu tych danych, przekształcania, to zajęliśmy się tym, żeby to wszystko działało i działa. Jakby klient jest bardzo zadowolony, feedback jest pozytywny i upraszczamy maksymalnie tą ścieżkę po drodze klienta, tak? No bo to jakby wszystkim zależy na czasie i na tej oszczędności. Matko, jeśli pozwolisz, to jeszcze może zadam jedno pytanie. Ono w dużym stopniu nawiązuje do tego, o czym pani mówiła wcześniej, ale wydaje mi się, że ono może być istotne szczególnie dla nowych klientów, tych, którzy dopiero korzystają z usług tłumaczeń.
Wysoki, tak zastanawiałem się sobie, tak, z ilu etapów tak naprawdę, począwszy od kontaktu z klientem, od otrzymania zlecenia, składa się taki proces tłumaczeń. I też jakby nam może kwestia już odpowiedzialności za te tłumaczenie. Jasne. Generalnie mamy, powiedzmy, już tego klienta, który wysyła nam dokumenty. Wysyła zwykle na przykład do mnie czy do innych kolegi i koleżanki, którzy są Co KAM-ami. przekazałam? My przekazujemy do Tak, działu operacyjnego pani Magdalenu. Okay. już wyciszyłam pani Magdalena. Tak, my przesyłamy to do działu operacyjnego, który analizuje pliki, które dostaliśmy. Na tej podstawie przygotowuje wycenę, czyli kosztorys po prostu, ile takie tłumaczenie będzie kosztowało i na tej podstawie określa czas realizacji. Niejednokrotnie wcześniej musimy się skontaktować z tłumaczami, czy podejmą się robienia takiego tłumaczenia, ile im to zajmie, czy są dostępni, więc to też po tej stronie operacyjnej zajmuje chwileczkę, żeby to zweryfikować. My wracamy z wyceną do klienta, jeżeli klient ją akceptuje. To dokumenty są podgrywane w naszym systemie informatycznym i wysyłane do danego tłumacza. Gdy tłumacz i przetłumaczy w określonym czasie, który miał na to zadane, powiedzmy, pliki do nas wracają. Dział operacyjny robi ten last QA check, czyli jeszcze jedną kontrolę, czy wszystko się zgadza, czy jest spójne, czy tak jak mówiłam, ilość stron, paragrafy, akapity i tak dalej się zgadza. I jest to wówczas odsyłane do klienta, po prostu. Więc ten proces jest, to jest taki najprostszy wariant. Oczywiście, jeżeli na przykład klient zamawiał usługę z weryfikacją, to później po tłumaczeniu dokumenty idą jeszcze do weryfikatora, bo to zawsze jest inna osoba niż tłumacz, która to sprawdza. Jeżeli klient ma dokumenty wymagające obróbki graficznej, to w międzyczasie to jeszcze trafia do naszego działu z grafikiem, który przygotowuje te tabele i ilustracje i tak dalej. Więc ten proces bywa prostszy lub trudniejszy, w zależności od tego, jakie usługi klient po prostu wybiera. Jakie są w ogóle takie największe wyzwania, jeżeli chodzi o to tłumaczenie? Bo rozumiem, że jakby też tutaj wymagana jest znajomość kontekstu i też tłumacz musi się odpowiednio wyedukować, musi zrobić research, musi też poznać daną dziedzinę, daną branżę, której tłumaczy. Czy jak to wygląda? To To jest. znaczy, my już na przestrzeni lat pracy z tekstami mamy to wypracowane. Mamy tłumaczy, którzy specjalizują się na przykład w onkologii, więc jeżeli mamy badania kliniczne związane z onkologią, to do nich to od razu wysyłamy i jakby te ścieżki już mamy wypracowane. Jeżeli mówimy o tłumaczeniach marketingowych, to też mamy tłumaczy, którzy się w tym marketingu specjalizują. Natomiast to, o co też niejednokrotnie prosimy klientów, chociażby właśnie w przypadku marketingu, to są jakieś materiały referencyjne, albo dotychczasowe glosariusze, jakieś bazy zwrotów, czy cokolwiek, na podstawie czego my możemy czerpać tę wiedzę taką bazową na początku współpracy, powiedzmy. I to się sprawdza. Jakby klienci są w stanie nam podsyłać na przykład jakieś, nie wiem, dawne katalogi albo dawne warianty strony internetowej, które mają gdzieś tam zapisane w plikach, bo my na tej podstawie właśnie zachowujemy tą spójność językową, czy spójność stylu pisania i tak dalej. Więc jakby ten kontakt taki partnerski z klientami, właśnie na przykład proszenie o dotychczasowe materiały jest bardzo ważne i z tego korzystamy. Tak? Bez tego niejednokrotnie byłoby trudniej. A na przykład na przestrzeni tych lat, jak już istniejecie na rynku, pamiętasz może takie najtrudniejsze albo najciekawsze tłumaczenie, takie wyzwanie dla was, albo jakąś taką, nie wiem, waszą, jakąś taką, nie wiem, może nie wpadkę tłumaczeniową, ale jakieś takie, taką jakąś śmieszną anegdotę związaną w ogóle z tymi tłumaczeniami. Przypadkiem nie, ale bardzo trudny projekt dotyczył tłumaczenia aplikacji na w sumie tam 7 czy 8 języków, między innymi właśnie na język tajski. Wtedy właśnie wyszło nam po raz pierwszy tak naprawdę, że ten tajski nie ma stacji i że pliki wsadowe do aplikacji, bo to było tłumaczenie i aplikacji oprogramowania urządzeń medycznych, że w momencie, gdy podgrywano do już urządzenia, to tłumaczenie, to wszystko się rozjeżdżało przez ten brak spacji. I to było dużym wyzwaniem, żeby to właśnie graficznie wszystko tak opracować, żeby działało. I to nas wtedy może zaskoczyło, powiedzmy sobie. Natomiast faktycznie na podstawie rozmowy z klientem i wypracowywania wspólnej drogi udało się to tak ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, że wszystko później działało dobrze i przy każdym kolejnym projekcie, bo było już kilka, od 4 lat tak naprawdę dla nich tłumaczymy.
to działa. I ten tajski również jest tłumaczony poprawnie. Natomiast faktycznie na początku to było dużym zaskoczeniem, bo klient mówi, że no okej, okay, tłumaczenia są dobre, ale nam się wszystko rozjeżdża i wymagało to faktycznie pracy kilku działów, żeby to posklejać tak, jak należy. Rozumiem. Ale to jest właśnie Dziękuję. Coś, co, tak jak mówiłam, jeżeli mamy feedback od klienta, to jesteśmy w stanie się dostosować i jesteśmy w stanie tak popracować z tekstem czy z materiałem, żeby to po prostu spełniało oczekiwania, tak? Więc jakby to jest bardzo ważne i to jest coś, o co jako Kanban zaciekle zawsze się upominam, żeby ten feedback i ta informacja zwrotna była, no bo to jest dla nas miarodajne, tak najbardziej tak naprawdę. Dokładnie, dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania z Państwa? Ja jeszcze tylko powiem, że jak z którymś partnerem właśnie Agnieszka rozmawiałam, to właśnie, który często się pokazuje na targach międzynarodowych, włoży tam jakieś te swoje maszyny ortopedyczne, to właśnie mówię, że dla nich właśnie takim wyzwaniem jest tłumaczenie takich instrukcji obsługi wszelkich. Bo że to nie da się tak prosto przetłumaczyć. Raz mieli właśnie kiepskie tłumaczenie, co nie rozumieli, dystrybutorzy za granicą się denerwowali, że to nie o to chodzi. Także naprawdę warto skorzystać właśnie z takiej firmy jak wasza, żeby to tłumaczenie było na jak najwyższym poziomie. Sama wierzę, że my też niejednokrotnie korzystamy. Tak jest, jak najbardziej. Niejednokrotnie się zgłaszamy do was. Także ja dziękuję, ja więcej pytań nie mam. Nie wiem, jak tam Grzesiu i tutaj, albo państwo tutaj macie jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy, Agnieszka, Ja również bardzo za dziękuję. prezentację. Tutaj jedna pani Mirka chciała kontakt do ciebie, to nie wiem, czy ty nam go jako, nie wiem, możemy w ogóle prezentację udostępnić? Może ja teraz udostępnię, może ten ostatni slajd. Proszę uprzejmie. Ja teraz dodam, że też panią Agnieszkę można zajrzeć na podpowiednie współpracy, do której też państwa zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście. Tak, proszę. Nie, no, chciałem powiedzieć, no właśnie. A, dokładnie. Można też napisać do nas, my też przekażemy kontakt do Agnieszki, gdyby były jakiekolwiek pytania. Za tydzień, 25 kwietnia, zapraszamy na kolejne śniadanie, również w wersji online. Tym razem spotkamy się ze spółką Polmedi Group, czyli połączenia spółek Wormi i Polmedi. Połączyli się w listopadzie 2023 roku i opowiedzą nam troszeczkę o opiece telemedycznej pacjentów szpitalnych. Także serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień i życzymy miłego dnia. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich bardzo Dziękujemy serdecznie. Bardzo, pozdrawiamy, do widzenia. Dzięki, na razie, do usłyszenia. Cześć Dominiku.